Hej, cześć, witajcie, z tej strony Gladhis, zapraszam was bardzo serdecznie na kolejny odcinek z gry Mopio, dzisiaj ze mną Plebsu. Hej, hej. Zaczynamy naszą zabawę, jesteśmy na najlepszym europejskim serwerze, na którym z europejskich serwerów, tak naprawdę nie wiem na którym. W każdym razie będziemy... Co? Dziesiątka. Możliwe, że dziesiątka. W każdym razie zaczynamy naszą zabawę. Będziemy dzisiaj brnęli do zimowych stworzeń, bo z tego co pytaliście się, część z was nie wie w ogóle w jaki sposób uzyskać zimowe stworzenia, więc postaramy się wam w dzisiejszym filmie pokazać, w jaki sposób coś takiego sobie osiągnąć na spokojnie, żeby nie było po prostu większej ilości pytań, jak, co, po co, na co, dlaczego. Więc żeby po prostu zostać jakimś zimowym stworzeniem, obojętnie z czego w sumie, chyba że jesteście już czymś topowym, czy jak, nie wiem, smok, czy cokolwiek takiego, to wtedy jest ciężko. Ogólnie są trzy ostatnie tak jakby przemiany. O, ja się już idealnie super przemieniłem, nie tak jak chciałem, bo się przemieniłem już w Trouta, wiesz? O. To średnio bym powiedział. W każdym razie zaraz powiem, o co chodzi. Z tegoż to względu, moi drodzy, o, ale mam naprawdę dużo tego do farmienia. Ostatnimi przemianami, czyli takimi, które mają po milion, to są głównie, o, już krab. I teraz tak, teraz mogę pójść na mall, ok. I teraz się stąd szybko fajnie dobustuję. Ostatnimi przemianami ogólnie jest albo smok, albo... No, teraz musisz mi przypomnieć, Plebsu. Albo smok, albo kraken, albo yeti. O, albo yeti. Mhm. Konkretnie te trzy. No jak widzicie, w tej chwili jestem jakimś stworzeniem. Zjadłem i dostałem tak jakby możliwość przemiany. Zrobiłem to na zimowym biomie, przez co jestem w stanie się zmienić na zimowe stworzenie i jestem w stanie się tutaj bawić. To, co jest tutaj dosyć słabe, to często to, że często po prostu woda nam za bardzo schodzi. Nie wiem, na ile uda nam się rozwinąć, postaramy się być po prostu yeti, czyli dojść jak najdalej. Są też boty aka króliczki, które możemy sobie jeść jako mniejsze stworzonka. Potem jeszcze można dołączać do tego te całe żołędzie, które można wciągać. Czym ty w ogóle jesteś, mój drogi? Lisem jestem. Zaraz już jesteś lisełem, o. No zaraz będę na zimowym. No, to ty, ty jesteś takim lisem, o dobra, nieważne. No i w ten sposób możemy sobie jeść, wciągać cokolwiek. O, tu sobie pójdę do kryształku na przykład. Na środku jest kryształek, jakbyś chciał. Okej. Więc można się troszeczkę dobustować. Ja go do góry pcham, żeby go tutaj nikt nie luknął za bardzo. Dobra, jestem też lisem, ale jestem arktycznym lisem. A, no okej. Więc ja się powoli będę bustował. No, jeśli ktoś by nie wiedział, to łącząc takie małe kulki robimy duże kulki śnieżne i z dużych dwóch kulek śnieżnych robimy sobie jedzenie. Czasami wypada jeden żołądź, czasami dwa żołędzie, czasami więcej takich czarnych kulek. Co by to było, nieważne. Dobra, ja mam swój kryształek już. Okej, w każdym razie w ten sposób możemy się bawić. Ja w tej chwili się dobustuję do kolejnej formy, bo chyba od kolejnej formy będę mógł już jeść żołędzie, a żołędziami już pójdzie naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Nie ma też tu zbyt dużej ilości graczy aktualnie, którzy mogliby nam teoretycznie przeszkadzać, ale to nie będzie nam przeszkadzało w żaden sposób, to będzie całkiem fajne, przyjemne ekspienie, żebyście po prostu mogli zobaczyć jak. I teraz tak, nieważne czy zaczynacie od postaci myszy, czy od postaci królika, czy od postaci lisa, czy czegokolwiek, muskoks właśnie. I nim możemy już jeść żołędzie, co idzie, no zresztą widzicie jak szybciutko, tak? No, nieważne czym zaczniecie, możecie się potem zamienić w jakieś tam stworzenie zimowe i możecie się bawić na zimie. Standardowo potem z tego co wiem, ja oczywiście jeszcze nie miałem okazji się bawić tak typowo fizycznie, jeśli chodzi o jakieś stworzonka, tutaj to nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że potem po prostu yeti możemy zostać czarnym smokiem. Tak samo. Już? Tylko że... No tak, no bo yeti też jest chyba na milion punktów z tego co mi się wydaje. Okej. Że chyba jest właśnie na milion punktów. Ja jestem wilkiem, wiesz? Już jestem leopardem. Ja też jestem. No nie, kliknąłem normalnego wilka przez... Boże, nie wilka, tylko kliknąłem tego. Lwa. Normalnego, przez przypadek. To jest tak, to jest najgorsze właśnie niestety. Ale spoko, to są te grzybki takie duże do rozwalania i nimi bardzo fajnie się można nafarmić. Więc to jest, nie jest jakiś większy problem. O, już mam połowę mniej więcej. Teraz co prawda muszę się pilnować. Idzie. Tak, idzie całkiem szybko, nie powiem. No. To jest spoko. Pojem sobie jakieś banany, pojem sobie jakieś inne tutaj pierdołki, które tu się znajdują i na spokojnie zaraz się wyfarmię, że będę mógł się z powrotem przenieść. Tylko że niestety nie ma tutaj dużych grzybów, które mógłbym zjeść. Tu jest duży grzyb, którego mógłbym sobie przepchnąć na zimę też teoretycznie. Najlepiej by było, jakbyś tutaj przepchnął się. Nie wiem, czy to mi tak wyjdzie. Szczerze mówiąc, nie wyjdzie mi to tak. A jest ile punktów. Okej. Okay. Dobra, jestem. Ogarnąłem się, jestem Walrusem. Jak coś. Mm-hmm.
Więc powoli sobie mogę kuleczki łączyć, mogę sobie złapać jedzenie. A jest jakiś gościu tutaj, który sobie tego też z nami gra, wiesz? Happy no, się okay. nazywa, czy coś takiego. Zakładam, że będą z nim potem problemy. Niestety. Kim ty jesteś? Walrusem. A to ja tak samo, okej. Okay. Nie wiem, jakie to jest tłumaczenie, niestety. Z Walrusa. Jakaś foka chyba. No, tak to trochę wygląda. Ty jesteś no. ogólnie prawa tego. Strona. Wciągnąłem sobie wilczka, powiem ci. No to nice. No i nice. I mam troszeczkę więcej punkcików. Gość nie za bardzo w sumie nawet uciekał przede mną, więc to nie jest jakiś większy problem. Nie wiem, szczerze mówiąc, powiem wam, co jest po Walrusie, bo nie za bardzo miałem okazję dłużej grać, żeby wam móc powiedzieć, co po tym jest. Zobaczymy sobie na pewno za jakiś czas, kiedy uda mi się cokolwiek więcej dofarmić. O, tu są na przykład żołędzie, które bardzo fajnie idą, jeśli chodzi o expa. Nie jestem pewien, czy one idą po jeden czy po dwa. Bo, w sensie tysiące. Dobra, mogę, mam tak, 42600, 43600, po 1000 expa idą. Jeden żołądź no, daje 1000 expa. Czyli w sumie jeszcze 11 żołędzi i mogę na spokojnie tego. I mogę na spokojnie mieć kolejną formę. Bez jakiegoś większego problemiku, nie? Bez roboty nie ma. No, no i tak jak adekwatnie są normalne stworzenia, które wchodząc na zimowy biom i siedząc na nim dostają obrażenia, tak samo zimowe stworzenia siedząc na... Zimowym nie ma z nimi problemu, ale kiedy schodzą na ciepły, to automatycznie dostają obrażenia. O. No tak. To jest jakiś... Dobrze. Gdzie jesteś? Wiesz co, na środku mniej więcej. No, okej. Okay. Na środku mniej więcej... Mhm. Nie, to w sumie idę bardziej w stronę środka. No idę bardziej z prawej. Bardziej sobie idę. Z prawej to okej, okay. Dobra. Mhm. To powinniśmy się spotkać za niedługo. Okej, okay, okej. Okay. Ja sobie tu muszę niestety łączyć te kulki, żeby cokolwiek sobie doekspiać no, ja bardziej. No tak samo. O, są trzy żołędzie, powiem ci. To nice. Ale sobie doekspiłem, kurde. Nice. Kurde. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Po tym w sumie zostanie nam zrobienie tylko czarnego smoka, co nie wiem, czy będzie łatwe, czy raczej czy ciężkie. Czy damy radę w ogóle. O, jestem misiem polarnym. O. Czyli zamiany są dosyć, powiedzmy, podobne do tych z normalnych, tylko że są odpowiedniki zimowe, nie? Mhm. Boże, dopchnięcie czasem takim miśkiem na przykład, takiej śnieżki jednej, to jest tyle zabawy, ci powiem. Jezu, gość mnie goni. Ani kumopa io. Jest, nie wiem, tygrysem szablozemnym? Chyba o, tak. Możliwe, to chyba jest po miśku. No, chyba po tobie jest to od chyba razu. Chyba po miśku, no. O, cześć. O, cześć. Dzień dobry, ukradłem ci trochę. No. Troszeczkę perfidnie. Ci ukradłem, ale tam nie tak, a nie, ta, nie aż tam, tak perfidnie. Tam. Etam, zaraz przeżywasz, że perfidnie czy coś. Ja też jestem już. Jesteś już? Dobra, spoko. Na lewo są ogólnie jeszcze jacyś ludzie. Moglibyśmy ich zjeść teoretycznie. A miśkiem też chyba możesz chodzić po tym, po drzewach, tak. A no to będzie przydatne na pewno. Dobra, pójdę sobie tak. W niektórych sytuacjach. Topchnę sobie troszeczkę, o, pięknie. Potrzebuję 40 coś żołędzi, żeby pójść no, tak jakby na kolejnego, nie wiem... Kolejny poziom, czy... Ewolucja. O Boże, ja tu tak sobie gadam, a nie mam w ogóle wody, nie? To jest no to najlepsze. To jest strasznie szybko się traci wodę, nie no, tutaj też nie wiem czemu. Czy mróz rzeczywiście tak na to wpływa? Jak ktoś się Możliwe. Bardziej zna, to się chętnie dowiemy. Tutaj komentarze niestety ta pisać. Woda leci tak szybko, że trzeba cały czas na to jakoś patrzeć. A przy większej ilości graczy może być naprawdę ciężko ze zrobieniem jakiegoś fajnego wyniku na zimowym. A jakby tutaj grało 400 graczy, tak jak jest normalnie, no to... No to średnio, niestety. Ciężka. Mogłoby być bardzo średnio. Cały czas trzeba się trzymać przy jakimś zbiorniczku, cały czas trzeba gdzieś coś sobie pić, jeść i tak dalej. Tam jest maskox, którego bym bardzo chętnie zjadł ogólnie. Plepsu, chodź tutaj w moją stronę, to sobie maskoxa zjemy. Lewy? Czy u góry. Idź na górę, na środek mniej więcej. Jedź w lewo. Okay. O, powinieneś go spotkać. Czekaj, konie innego gościa. O, tego. Jakbyś go poszedł górą, to byłoby fajnie, ja sobie pójdę dołem. To gonię. Spoko, to goni go. Ja pójdę dołem, jak będzie chciał odbić on dół. On już wie, co się dzieje. On już wie, co się dzieje? Tak. Gdzie poszedł? Na prawo? Do góry poszedł, całkowicie. Do góry? Dobra. To ja pójdę na prawo. On nie może na drzewa wchodzić, więc wiesz... Ogólnie za mną słoń leci, nie? To uciekaj po drzewach. Nie, słoń też może. Nie wiem, czy słoń a go tutaj bije go, ty. Bo tu ma zimno. Możliwe. Musi zaraz uciekać. Spoko. Słonik jest bity, ale to wiesz, to jeszcze nie aż do takiego Dobra. Poziomu, nie? Dobra, można sobie chwilę posiedzieć i poczekać. Ogólnie słonia tutaj będzie biło cały czas, a my wody nie tracimy aż tyle. Mhm. Ciekaw jestem, jak to wyjdzie, bo ten gościu w sumie jest tygrysem szablozemnym. Tak, kampi typowo. Czeka. Zastanawiam się, gdzie mógłbym się schować, nie?
Nie no, nie klepnę was, ta. Tutaj kurde, nie sądzę. Nie sądzę. Widziałeś jaki on miał nick w ogóle, czy nie? Mopio. Mopio, okej, dobra. O, czyli widzę, że te małe i duże też można sobie łapać. Mhm. Spoko. Nie wiem ci, gdzie ten gościu co prawda poszedł. Nie chciałbym za bardzo się z nim bawić niestety, bo chciałbym powiedzmy się dofarmić jak najszybciej. To jest coś, na czym mi najbardziej szybko, zależy w chwili obecnej. Tak, żeby być też tym tam jakby tym tygrysem szablozębnym i nie martwić się o to, że on mnie też zaatakuje, nie? No, żeby mieć spokój od niego. Widzę go tutaj. Aczkolwiek czy się na mnie rzuci, tego nie wiem. Dobra, pójdę sobie tak i tak. Dobra, na razie mnie nie atakuje, ci powiem. No bo na razie jest pozytywnie. Uczciwym graczem. Może jest. To się dosyć rzadko zdarza ostatnio. Nie powiem, że nie. No. Ale jeśli by był, to fajnie by było. To by nas nie zjadał. Co prawda może potem my go zjemy. To jest takie... Ale on jeszcze nie wie. Ale on właśnie, on jeszcze nie wie. On jest Mopio, nie wiemy tak. od kogo jest, z kim jest, gdzie usłyszał o grze. Może na przykład na jakimś złym rosyjskim portalu i tak dalej. Trzeba go zjeść. Trzeba go zjeść wtedy, dokładnie. A potem będą same komentarze. Źli ludzie jedzą graczy i... Może to był fan. Dokładnie, 100%. Dobra, powiem ci, brakuje mi 10 tysięcy. Ile trzeba mieć? 105 musisz mieć. 20 tysięcy i będę miał. Jeszcze okay. Trochę. Dobra, jeszcze 4 tysiące. To jest moje. Okej, okay, spoko, no przecież nie zjadam ci nic. Spokojnie, nie martw się jak najbardziej. Ja ci nie mam zamiaru zjadać twoich, nie? Dobra, jeszcze 3 tysiące. Chyba teraz powinienem się jakoś zmienić. Kurde, brakuje mi 0,5 tysiąca. Podaję po jeden dosłownie. O, tu jest ten Maskox. A no co, dawać go. Tu jest ten Happy, jeszcze, a jest koleś od niego. Czekaj. Ziup. Co? Biję. Kogo bijesz, tego Maskoxa? Uważaj, bo tak. kolega do niego wraca. Okej. Okay. O, widzę. Więc możesz mieć tam ciężko, nie? No, będę miał kłopoty. No, zjadł. Aha. Tak. Serio, zjadł cię? Tak. Już miałem koniec poziomu. No, dlatego myślałem, że się doekspisz. Ja staram się, jednak unikać, nie, ataku. To jest o tyle problem, że jedne postaci sobie fajnie mogą działać, bo mają fajne, tak jakby, umiejętności, drugie nie mają fajnych umiejętności. No tak. Wolverine. Dobra, tą postać. A co, do ciebie lewy górny? Dobra, lecę. Nie wiem, może zostało duże mięso i ty nie możesz go po prostu tak, wciągnąć. Duże jest mięso. Ja też nie wiem, czy ja będę mógł go wciągnąć, szczerze mówiąc. Aha. Zobaczę zaraz. Tu jest jakiś gościu Mopio. A co to jego olej? Ja mogę, dobra, ty go zjadłeś, fajnie. To mięso tutaj. Mogę to zjeść. O, no to bierz to. Nabustowałem się jak nie powiem co. Kurde, quality, dzięki on za się info. Wylogował. Może się wylogował, to nie mój problem. Dobra, zjedz sobie to. Że on jest mój. Ja jestem duży, ja idę na tego, ja będę chciał zjeść tego, jak on się nazywa. Ty możesz chodzić po drzewach, czy tego, nie? Tego Happy'ego, o tutaj. Czy ja mogę chodzić po drzewach? Nie mogę chodzić po drzewach. Dobra. Muszę zapamiętać. Po drzewach nie mogę chodzić. To jest jako co? To jest w sumie jako jaki ten wilk, czy nie? W sumie powinieneś móc chodzić po drzewach. Teoretycznie. Ja mogę chodzić po drzewach, nie. Ale jestem swego rodzaju jakimś tam wilkiem, czy coś takiego prędzej. No. Więc nie wiesz. Wiem. Troszeczkę ciężko, nie? Ale ten gościu przynajmniej będzie mógł zostać zjedzony niedługo. No. Pyk, o, tu sobie doczłapię jakieś jedzonko. Pyk. Nice. Pra. Pięknie. O kurde, ale sobie znalazłem tutaj. O, cześć. To se znalazłem. Ja też se znalazłem. Podjadłem dużo. Tu jest Rhino, dobra. Rhino na razie nie mogę zjeść jeszcze. Ale będę mógł niedługo. Wody nie mam. Muszę na to uważać też. O, właśnie. Muszę uważać sobie na wodę, bo tutaj jest problem z tą wodą straszny zawsze. Ty możesz jeść króliczki małe, czy nie? Małe króliczki? Nie mogę jeść króliczków. Ale to jest hipopotam. Hipopotam czy nosorożec? Nosorożec, Boże. Tak mówię, nie widziałem nigdzie hipopotama, a ty mi nagle mówisz, że jest jakiś. Aha. Tak, okej, okay, dobra, to ja tam nie chcę jednak iść, takie sorry. woda. Dobra, tu się cokolwiek połączy. Bardzo fajnie, zaraz będę miał tego. I evolution. O, to szybko w sumie.
No jeszcze, no stary, dałeś mi takiego boosta tym mięsem, No. że coś. Po prostu, o teraz jakoś powinienem się zmieniać. Tygrys szablozębny, witam serdecznie na No rejonie. to nice. Idę pozjadać tych kolesi, co tam są. Ciekaw jestem, czy mogę chodzić po drzewach. Mogę chodzić po drzewach. O Jezu, w ogóle zło. Ja nie wiem, a ja mam podwójne, dobra, ja mam podwójne czapnięcie, czy czaśnięcie, czy jakby to sobie tam nazwać. Dobra, idę sobie Łapał mnie. poszukać ofiar. Oni tu na lewo gdzieś byli, nie? No i tam wszyscy na lewo chyba polecieli, ogólnie. Spoko, jeśli nie będzie kogoś takiego, co by mógł mi przeszkodzić, to ogólnie zostaną zjedzeni. Widzę No Happy'ego. sorażec jedynie chyba. Że ci poprzeszkadzę. Widzę Happy'ego. Tylko tak nie lataj przy tej dziurce, bo on ci wyjdzie i w końcu cię ugryzie w ogon i będziesz miał tyle, nie? Prawda, wody Okej. dzięki temu nie zyska, ale Ale to punkty. inna kwestia, nie? Właśnie. Dobra, to skoro ty tego pilnujesz, to mam, nie wiem, pójść No. poszukać drugiego, czy czekamy na tego cały czas? Napisał, że mnie hejtuje bardzo. Na polskie tłumacz. Okej, spoko, no siedź sobie przy nim po Niech mnie prostu i hejtuje. tyle. To Niech w sumie sobie kończyłby się hejci. woda, to chodź tu tylko. Idę już. Już zawracam. No. No, patrz z tamtej strony, ja z tej, bo ja potrzebuję wody. Spoko. Okej. On też zaraz będzie potrzebował wody. Musi wyjść. Znaczy, może nie wychodzić. Wyszedł Wyszedł. do ciebie. Dobra, druga dziurka, spoko. Nie zebrał żadnej wody. Nie ma problemu. O nie! Wyszedł. O nie! Ale za O nie. wolny byłem! Dobra, wyjdzie na tego. Dobra, Ale wy się idziemy. spalicie. Co wy robicie? Dobra, spoko. Ogólnie nie wiem, jak mam zostać tym, powiem ci. Aha, bo ja nie wyekspiłem się na tym. Co jest? Dobra, zostanę słoniem. Czemu ty jesteś Chodź słoniem? mnie zjedz, bo wyekspiłem się na tym. Bo wyekspiłem się na normalnym trybie, nie? Dobra, Chcę chodź, cię zjeść? będziesz mnie dziabał, aż zginę, a ja sobie tu wrócę po No. prostu, nie? A no okej. I potem ja sobie ciebie dziabnę, nie? Rozumiesz, o co chodzi, nie? Wiem. Bo wyekspiłem się na normalnym, ale warto było, bo zjadłem i krokodyla, i tego, nie? Dobra, dawaj. Śmiało. Diaboj. Jeszcze ci jedno. No i pięknie. Dobra, Się zjadłem ci doekspisz. coś. Dobra. No teraz tak, ja się zrespię i powinienem móc się zrespić chyba na normalne. Nie, chyba się na normalne stworzenie zrespię. Normalne. Możliwe, ale to mogę tu przyjść zawsze i cię dziabnąć, nie? W sensie zejdziesz z zimowego i tyle. Dobra, jestem Rhino. Okej. Rhino jestem i brakuje mi 30 coś tysięcy. Spoko, to nie jest problem. I To to szybko. jakoś się tam zaraz dorobię troszeczkę. O Boże, te grzybki w sumie już nie dają nic. W sensie te. Takie dziwnego koloru. Ja no mi jeszcze trochę Dobra. brakuje do poziomu, więc wbiję go, a potem ty mierz zjesz najwyżej. Małpę sobie wciągnąłem. Dobra, już jest bliżej do expa. O nie, dobra, tu jest Hitler i jest Azja. Azja. O nie, Poczekaj. najgorzej. Uciekam, bo jest Azja. Dobra, Azja sobie poszła na tego, na zimowy, spoko. Ogarnięte. Sobie poszła na szczęście. Azja czy Asia, już tam cokolwiek, nie? Asia A chyba. jakbyś mógł skrajnie pójść na lewo, nie? Okej, to będę się Byłoby kierował. fajnie. Dobra, dzięki. Ja Będę sobie się ciebie kierował. raz dziabnę i powinienem teraz być chyba. Nie jestem pewien, czy teraz jestem na poziomie tak jak. Nie, nie jestem. Nie chcę mówić, bo nie wiem naprawdę, na jakim jestem teraz poziomie. Dobra. Ja tu jestem jak coś. Przy zbiorniczku wodnym na lewo, w połączeniu między wodą a trawiastym, nie? Czekaj, bo mi brakuje 20 tysięcy, żeby być kolejną postacią. No dobra, no to się już doekspimy tam wtedy. Nie Tylko to. daj mi się dostać już na zimowy. A, no dobra. O Jesteś to gdzieś w mi. połowie? No i mówię ci, że jestem na pomiędzy lądem a ziemią, No. a zimą na lewo, u góry. A, no okej. Więc tu To czekam, to jest lecę. taki zbiorniczek, nie? Wiem. Ja tu sobie Zaraz czekam na będę. ciebie. Mówię, niby nie mogłem się zmienić, nie i tak dalej, bo się za bardzo doekspiłem, ale było warto, bo przynajmniej dostaliśmy expa tego, Tak, nie? tak. Dostaliśmy expa i tego kolesia, i tego krokodyla, więc nice. O, cześć. Powiedzcie. Czekaj. Bo mi Co? brakuje 9 tysięcy, a Och. potem możesz mnie wręcz całego zjeść. Aha, no Żebym ja tak. dostał kolejną postać. Nie, to nie muszę ci iść całego, ja tylko chcę się dobić do kolejnego tego.
Ja chcę się dobić tylko do kolejnego. To chodź tu. 41, dobra. Powinienem. Jak cię raz dziabnę, to powinno być. Chyba, że poczekaj, chyba, że sobie. Zjadłeś go? O, i to, chodź, teraz możesz mnie bić. Poczekaj. Dobra, i teraz. Dobra, idę. O, jesteś słonikiem. No. Witam słonika serdecznie, dobra. Jestem Sabertoothem, dobra. Bardzo fajnie. To... Chcesz to więcej mnie dziabni. Nie, no po co? Na punktach nie zależy. I tak musimy expić, nie? To jest bez różnicy, bo i tak musimy expić do Yetiego, nie? No okej. Okay. Więc wiesz. To jest jeszcze jest długa droga przed nami. No ja mam pół miliona. Niestety tu się expi najdłużej z tego wszystkiego. No masz pół miliona teraz, a musisz pół miliona wbić jeszcze. No. No. Czyli jeszcze i sporo. Nie wiem, czy tak łatwo pójdzie, nie? Ile ty masz punktów? O, 250 tysięcy w sumie. A to co, zjadł go, czy? Nie, ja go zjadłem. A, pff, nieważne. Nie, ja go zjadłem. Jeszcze jeden. Kurde. No widzę cwaniaka. No nie! Zaraz... Zginąłem. Co ty zrobiłeś? Czemu zgin... Coś ty zrobił w ogóle. Co ja nie miałeś wody pewnie. Wody nie miałem. Dobra, ty jesteś słoni. Ile masz punktów? Ile mam punktów? W chwili obecnej 520 tysięcy. Dobra. Gościu tam idzie cały czas, nie? On jest na dobicie, po lewej stronie. Idzie na lewo w sensie. O, okay, padł. Okay. Nieważne, padł. Co ja w ogóle zrobiłem? Może wody nie miałeś i nie tyle. Nie popatrzyłem na wodę, ja zacząłem ich gonić i tak... Tak ganiasz i tyle, i po wodzie, ty nie? Masz punkty. Ja mam punkty, tak. Jestem szósty ogólnie. Proszę, żebyś w pobliżu. No, tak idealnie w sumie bym powiedział, bo inaczej on by to zeżarł wszystko. Byś miał dopiero po grze. To już by wolę, bez sensu było. Słoniem? Jest nosorożec, hipopotam, a potem jest słoń. Ale wodnymi. Rekinem? Orką. Orką. Orką jesteś. Chyba, że mnie zjesz tu jakoś. A ja nie mógł, z której ty strony jesteś? Z prawej? Prawa, prawa. Prawa czy lewa? Prawa. Prawa, prawa. Dobra, no to idę. Skrajnie. Chociaż ja nie wiem, czy nie masz tam czegoś fajnego do zjedzenia, jeśli chodzi o orkę, bo tam... Nie wiem, czy tam coś więcej chodzi w tej chwili, bo jak widzisz, nade mną jest tylko jeden czarny smok i nade mną jest czterech kolesi, którzy mają tylko powyżej miliona, więc są albo... Wypycham ludzi. Inaczej, na pewno nie są Yeti. No, możesz mega fajnie wypychać ludzi właśnie. I możesz tam ich od razu zjadać, więc możesz się naprawdę szybko nafarmić. To mówię, to ci kolesi są albo smokami, albo są krakenami, z tego względu, że no nie są Yeti, bo ich tu nie ma, tak? No tak. Więc nie ma innej opcji niż to. Dobra, na lewo. Jestem są na górze. Orki. Jestem na górze. Na dół? Do wody? Ja tutaj ludzi ci będę wypychał. No, cześć. Spoko. Masz. Hop. No. O! A, zjedzony! O nice. Kurde! Ale to była kooperacja, ale to poszło, o Jezus. Teraz idę po wodę jeszcze. Jeszcze drugiego nice. Możesz mi wypchnąć. Kurde, Znaryż miał 900 tysięcy. Tak mi zbustał. Ale cię będzie teraz, ale cię teraz wyzywa, gościu, nie? Dobra, już drugi się pcha tu. No. Musisz go wypychać. Uciek. Samuel. No. Ale to było dobre. Ale to było piękne, tak. Przepychanka i jebut na brzeg i giń. Jeszcze go kulą walnąłem, nie? No, jeszcze go zablokowaliśmy. O kurde. Ale dobustowany. To jednak jest dobra kooperacja, co by nie powiedzieć. Ja tu na górze siedzę jeszcze cały czas, nie jak coś. No co, że próbuję go tam pchać. On nie będzie chciał być pchany. Nie, on już wiedział, co się stało i teraz ucieka. A to był ten Samuel. A tam jeszcze jeden pływał. No, ten drugi uciekł, bo on chyba razem grał z nim. Cześć, plepsia. Cześć. Jestem grubym słoniem. Ale powiem ci, że świetne. Brakuje mi... To co, zjeść cię i wchodzisz na zimowy? Dawaj. Zjadaj. Dobra. Nice. Wow, the Yeti. Wow. Kurde, i 10 milionów na czarnego smoka. Jesteś Yeti. Jestem Yeti. I on ma umiejętność... A, on fryzuje wszystkich naokoło. O, to w sumie spoko jest. Znaczy, tak mi się wydaje, że fryzuje wszystkich naokoło. Nie, ale ta akcja kurde, to było coś ta akcja, świetnego. Ta akcja to było coś pięknego po prostu. Ta akcja to było coś naprawdę pięknego. Kurde. To się udało. To się naprawdę udało. I jestem piąty na serwerze. Nice. Nice.
Kurde, tak nie ma jak tak wypchnąć kogoś, nie? O, jakiś nosorożec! Jakby nie zdążył uciec, o Jezus. Kurde, zdążył uciec. Troszeczkę szybciej bym musiał być, niestety. O Boże, tak sobie gadam, a muszę też o wody pilnować, jakby nie patrzeć. Kurde, ale to naprawdę przyspieszyło nam cały rozwój, nie? No, że go zjadłeś. Jestem na środku ogólnie, jakbyś się pytał. Okej. Kurde, Yeti! Wow! Nie wiem, czy ktoś w Polsce już nagrywał, jak był Yeti, szczerze mówiąc. Nie wiem, właśnie. Wydaje mi się, że mogłem być pierwszy. Kurde. Mope Io. Zimowe stworzenia, witamy serdecznie. Jak widać, da radę. Co prawda długo to trwa. No, na Yeti jest taki problem, że trzeba dużo jeść innych graczy głównie. Tak. Bo nie ma zbytnio expa tu z czego łapać. Tu są te całe żołędzie, są te całe, powiedzmy, te brązowe coś tam, nie wiem, co to w sumie ma być. Ale głównie jednak na żołędzie się leci. Zbiera się on żołędzie i tyle. Chyba zrobić taką kooperację właśnie. Albo zrobić można taką kooperację, dokładnie. Że ktoś z wody wypycha, typowo jest orką, wypycha z wody, dokładnie. To wtedy można się naprawdę fajnie i szybko dofarmić. Tak. To jest jakiś nosorożec pode mną. Ale on nie za bardzo... Są dwa nosorożce. Jak się schował? Albo wyszedł, nie jestem pewien. Chyba wyszedł gość, chyba zrage'ował. Stary, no. Wyszedłem na nosorożca, użyłem umiejętności freeza i tylko tak uderzyłem go raz, drugi i nagle zniknął. I tak, okej. Ja stwierdził, o nie. Ale wiesz, to jest o tyle trochę męczące, że nie dostałem punktów za to, nie? No bo on wyszedł. W sensie mięso nie wyszło, nie? Bo to nie zawsze wychodzi, czasami daje... No właśnie, nie zawsze, to jest tam jakiś problem, nie? Nie wiem, jak to działa. Też nie wiem, jak to działa do końca. Mogę się chować w tych norkach, nie? To jest śmieszne. Dobra, jestem na lewo skrajnie, by the way, nie? Okej, ja jestem zwykłym, więc... To znaczy? Co to znaczy zwykłym? Jestem nosorożcem. Czemu jesteś nosorożcem? No bo nie mogłem przyjść od razu na zimowe przecież. A, no tak, bo ty nie tego... Idzie. Bo nie idzie. No. No tak, zapomniałem. Muszę no dobra, to co? To pokazać ci się? Jakoś? Gdzieś? Ja cię to widziałem, bo kamera cię śledziła, więc możesz kończyć jak chcesz. A, w ten sposób mi widziałeś. No. Dobra, rozumiem. To sobie zbiorę wodę, spróbuję sobie wyjść na normalną wodę i najwyżej zginę. Po lewej? Po lewej, tak. Wyjdę sobie na normalną wodę po lewej. Powiedz tylko, kiedy będziesz mógł, nie? No już ja jestem. Już jesteś, ale ja od góry będę szedł. No okej. Spoko, tak? Mhm. To wychodzę. Widzisz mnie? Czekaj. Cześć. Cześć, plebsio. Także tu będziemy powoli sobie kończyć ten odcinek. Nie wiem, jak to wszystko wyjdzie, bo tu będę pewnie dostawał obrażenia. Co, chcesz mnie dziabnąć? Chcę cię dziabnąć. To dziabnij mnie, dawaj. Dziabnij Yeti. No dziabnij Yeti. Tyk. O, ile expo. Nie. O nie. Nie kin. Zjadłem go jeszcze. Pięknie. Dobrze. Nie zginąłem jeszcze. Ale Ja tu nie dostaję obrażeń chyba w ogóle. Tak mi się wydaje. Nie dostajesz obrażeń? No zobacz, no... No a nie, dobra, dostaję. Także tu sobie zakończymy ten odcinek, ja sobie tu zginę kulturalnie ku chwale, plepsu mnie zje, nie zamieni się w coś wodnego zapewne. Póki co, to by było na tyle, jeśli chodzi o odcinek. Jeśli wam się spodobał, to oczywiście możecie zostawić ocenę jakąś. Do usłyszenia w kolejnym odcinku, trzymajcie się ciepło. No i cześć! Hej, hej.